Cześć Mago, z tej strony 4 Junior i witam was w odcinku z CS-a z trybu chowany. Generalnie polega to na tym, że w CT, jeśli jesteś w CT, jesteś osobą, która szuka, a w Tero jesteś rzeczą, osobą, która ucieka, chowa się. Polega to mniej więcej na tym, że jeśli jesteś w Tero, to można się zamienić na jakieś cegły, pomarańcze, owoce, jakieś murki, pudła, beczki i tym podobne. I celem jest po prostu przetrwać przez dany czas, żeby CT po prostu ciebie nie znalazło. Tak więc poczekamy chwilkę, niech zakończy się ta runda i zaczniemy na początku po stronie CT. Wrogi cior. Typ nie widzi, ale wariat. Chyba mało gra w tego CS-a, chyba że się tu nie popatrzył. Dobra. Mamy minutę 50. Ta pozycja jest słaba. Tu będzie lepiej, gdybym stanął. O! Od tej strony. Freezy. Jeszcze się zamrożę. Dobra, stoimy. Tu obok tej niebieskiej jeszcze lepsza kampa by była. Aczkolwiek tu mało osób patrzy. Dobra, czekamy. Minutę 25. Może uda się nam akurat wygrać tą rundę. Ktoś idzie chyba z długiej nadchodzi. Ojej. Widzi mnie. Dobra. Ogólnie ta gra jest bardziej chowana na kilka osób, bo wtedy jest większa zabawa. A jak się samemu gra, to jest taka trochę za muła, aczkolwiek naprawdę można się dobrze bawić. I teraz jesteśmy szukającymi i za każdy nietrafiony jeśli nie trafi po prostu w dany cel, na którego namierzę, jest minus 10 HP z tego co zauważyłem, więc warto trafiać, bo inaczej się ginie i nic się tu nie da zyskać. Mam 10 sekund jeszcze. Co nam wpisują model? Dobra. Zaraz poszukamy. Na początku to łatwo, bo jeśli ktoś zna mapę, to jest tak easy. Dobra. Tak, tu chyba nic takiego nie ma nadzwyczajnego. Dwie opony. To akurat te standardy. Granat mam. Widzicie? I dobra. Jest pierwszy frag. O, i dostaliśmy dodatkowe 25. Albo nie, dobra, odpuszczę sobie. Tu nic nie ma chyba nadzwyczajnego. I tu, siema ziom. Chyba robił to samo co ja. O, ktoś na CT pobiegł. Wow. Grubo walą. Tego wieczka chyba nie ma. Oj. Te dźwięki to chyba oznajmiają, gdzie ktoś jest. Tu wszystkie skrzynki się zgadzają. Gaśnica, boże, jaka słaba kampa. Tu wszystko się zgadza. Przynajmniej mi się tak wydaje. Dobra, gaśnica. Serio? Znakiem typ ucieka? Idzie ta gaśnica, bo straciłem ją z oczu. Śmieci tu są, są śmieci, są, są, są. Wszystko tu jest po staremu. Hyt. Dobra, ilu ich zostało? Czterech żywych. Kurczę, bo tak patrzę, chodzę. Się obawiam, czy któryś z nich nie jest kamieniem, czy w ogóle da się być kamieniem. A pomogę to dla typa. Dobra, udało mu się usunąć te wieczko. No trudno. Niestety się nie udało. To teraz będę... A nie, znowu szukającym? No okej, dobra. No to jestem jeszcze raz szukającym. Mam nadzieję, że teraz nam lepiej pójdzie i szybciej, sprawniej. Więc naprawdę polecam ten tryb. Jeśli macie jak zebrać ze sobą znajomych swoich, to jest naprawdę przednia zabawa. Samemu też się da na zmułę większą to porobić. A i jest dzisiaj czwartek, jak to oglądacie, to w niedzielę będą wyniki na odcinek po prostu będą wyniki giveawaya.
Jezu, jakie to słabe było. Wyniki giveawaya będą z Skis Project, który ja zorganizowałem. Tak więc w niedzielę odcinek, a w poniedziałek zobaczymy co. Może jakiś inny tryb CS-a nagram. Zobaczymy jak się w ogóle to przyjmie. Chyba, że macie jakieś pomysły i podeślecie coś fajnego, a zaraz możecie właśnie podsyłać tryby z CS-a. O Boże, jaki rak. Dobra, typ nie żyje. Ta kampa najlepsza. A tu we dwóch się skampili, Boże, co za raki. O, tu następny, dobry wariat. Ile on HP ma, bo tak... Chyc. I tu następny, tak? Uuu, ale... Multikill. 315 HP, czyli mogę ciągle zezować teraz generalnie. Dobra, zostało ich 6, mamy minutę. No nie mówcie, że tu jest... No ja myślę, co ten znak tu jest, czy co? Tu się wydaje wszystko normalne, idziemy na galę. Idziemy na galę. Normalne wszystko. No właśnie. O jaki. Oj, sorry ziom. Dobra, idę jeszcze raz na galę. Chyba, że tutaj coś ominęły typy. A, wydaje się spoko, normalka. Nikt się nie pochował, na górze nic nie ma, po boku, w kątach. Trzeba właśnie takie pierdoły sprawdzać. Dobra, nic. A, jaki. Hyc, nie żyjesz, dziękuję bardzo za współpracę. Muzyka gdzieś nam idzie. Czyli gdzieś tutaj jest. Dobra. Jakoś mi się chyba ręce zbugowały. Dobra, ogarnę trupa. Zostało dwóch typa. W ogóle inny dźwięk po 90. Dawno grałem, bo byłem na wakacjach i nie słyszałem tego dźwięku. Dobra, gdzie nie mogą być? A, zginęliśmy. Dobra. Może teraz będziemy osobą, która się kitra. O, właśnie. I komenda to tego była jaka? O, następne. Zamknięty koszyk, beczka, opona, gaśnica, wiadro z farą, pokrywa koszyka. Kamienne bloki, wózek, farba, gaśnica, znak stop, otwarty koszyk, znak przystanek, stołek barowy, pudła, kibelek, licznik, duży słup. Dobra, siódemka i weźmiemy sobie opona, czwórka. To się nie da jako... O Jezu. Nie! Oby tryb w nas nie trafił. To zaraz zginie. Dobra, robimy taki coś. Zero naturalność. Tam typek wyponął. Nie, trzeba coś zmienić. Da się zmienić teraz? Model? Da się. Wózek, koszyk. Koszyk, da się, koszyk. Trójka. A nie będę koszykiem. O ja. Trzeba zniknąć jakoś. Dobra, zostaję tutaj. Dobra. Freeze. Dobra. Teraz nie będę się ruszać. Oby mnie nie trafiał, to zaraz zginął. Zginął, bo mają mało HP. Oby mnie nie trafiali. Kurde, udało się. 45 HP dla tego typa zostało. No trudno. Odcinek dobiega końca. Może krótki, nie wiem ile mi to zajdzie. Jeśli macie jakieś fajne tryby z CSGO, możecie podsyłać w komentarzach. Plus jakieś pomysły. W niedzielę będzie losowanie co do tych 5000 punktów, co pamiętam, na Skins Project. I to na tyle. Tak więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, jeśli macie na to ochotę. I to na tyle. Miłego czwartku, weekendu, tygodnia. No i do zobaczenia w następnym odcinku.